Olek, za żółte kartki pauzuje Dawid Kudła. Czujesz się na siłach, aby pomóc Zagłębiu? No wiadomo, zawsze jestem, ciężko trenuję, jestem sobie przygotowany. No tak wyszło, że Kudi dostał tą właśnie czwartą żółtą kartkę. No taka jest piłka, no różnie to właśnie bywa, czwarta żółta kartka. Okazja dla Matka, dla mnie też. No zobaczymy, jak to będzie. O co zagra Zagłębie w Olsztynie? No 3 punkty, awans do Ekstraklasy. Jesteście na to gotowi? Zawsze byliśmy. Przed wami daleki wyjazd, podróż, da się odczuć podczas meczu? No na pewno. Na pewno 5 godzin jakoś będzie odczytywane w podróży, ale to nie będzie przeszkoda i na pewno nie zaowocuje to w jakieś złe wyniki, tylko na pewno same pozytywy. Jak wygląda konkurencja między wami na treningach? Jest ona w ogóle odczuwalna? No jest na pewno odczuwalna, to jest bardzo zdrowa konkurencja, motywująca. Właśnie Matko już tam się z tyłu śmieje. No i tylko podbudowuje zawodników, tak samo psychikę, jak i przygotowanie do meczów, tym bardziej dla mnie, do meczu w rezerwach. Tylko podnoszę swoje umiejętności, no i same plusy. Mieliście już pokazaną grę z Tomilu? Proszę? Mieliście już pokazaną grę z Tomilu? To będzie dopiero pokazane, wydaje mi się, jutro. Z samego rana będziemy przygotowali się do samego Tomilu. Wydaje mi się, że stałe fragmenty, szczegóły przeciwnika. Wszystko, żeby tylko pokonać przeciwnika. No i jak najbliżej Ekstraklasy. W takim razie czego ci życzyć? Powodzenia. Życzę powodzenia. Jeszcze meczy w najbliższym czasie, aby pomóc drużynie.